Żegluga Ostrucka Elbląska była administratorem kompleksu sportowo-rekreacyjnego od 1 września 2011 roku, czyli od początku jego funkcjonowania. Od kilku miesięcy mówiło się o rezygnacji z tego zadania. Pogłoski stały się faktem. Z dniem 31 sierpnia tego roku spółka miejska nie jest już zarządcą obiektu. Teraz stadion przejęło miasto. Jesteśmy w okresie przejściowym, jest ogłoszony konkurs na wyłonienie nowego operatora. Na ten czas, którym trwa ten konkurs, my jako Urząd Gminy zarządzamy kompleksem sportowym. 6 osób, które było zatrudnionych na stadionie, jest teraz pracownikami Urzędu Miasta. Pieniądze na ich wynagrodzenie pochodzą z oszczędności, które wynikają z odwołania 2 zastępców burmistrza. Urząd Miasta wyłonił już osobę, która będzie zajmować stanowisko kierownika kompleksu. Maciej Czerkawski pracę rozpocznie od następnego tygodnia. On będzie się zajmował całym kompleksem, ale związanym ze stadionem, czyli tym parkiem, tak jak żegluga to miała, prawda? Całym tym kompleksem sportowym. W skład kompleksu wchodzi stadion piłkarski, park kolisa, korty do tenisa ziemnego i lodowisko. Jak zapewnia Marek Bojarski, ze wszystkich tych obiektów mieszkańcy mimo problemów z zarządcą mogą korzystać. Funkcjonuje tak jak do tej pory i na tych samych zasadach. Te same ceny są wynajmu, czy to na parku kolisa tych urządzeń, które są dla dzieci i dla dorosłych. No, na kortach tenisowych, no i lodowisko jeszcze jest nieczynne, ale jak będzie czynne, to też będzie w takiej samej formule. Ogłoszony został już przetarg na nowego administratora kompleksu przy ulicy 3 Maja. Jeżeli nowy podmiot nie zostanie wyłoniony teraz, Urząd Miasta zgodnie z procedurami musi ogłosić drugi raz przetarg.